Dzień dobry i witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej, pierwszej, niezwykle dla nas radosnej konferencji prasowej. Po pierwsze, że możemy ją prowadzić w momencie, kiedy nasze galerie są już otwarte. Po drugie, że mamy się tym chwalić w tym 2021 roku i chwalić się niedawno zaczniemy, w związku z tym, żeby nie przedłużać. Chciałam, myślę, że przedstawiać już nie trzeba, ale zrobię to po raz kolejny, bo zawsze mi miło przedstawiać moją dyrekcję. Pan dyrektor Tomasz Łęcki, który jest naszym pryncypałem. Ojej, nie wiedziałem. Pani dyrektor dr Maria Gołąb, która odpowiada za naszą działalność naukową. Pani Agnieszka Purga, która jest zastępcą dyrektora do spraw administracyjnych. I pan dyrektor Remigiusz Łuczyński, który jest zastępcą do spraw finansowych. Bardzo proszę o zabranie głosu pana dyrektora Tomasza Łęckiego. Nie będzie wygodniej, nie będzie lepiej jak sobie tutaj ustawiam. Dzień dobry Państwu. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Naprawdę nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, jak my się cieszymy, że możemy się otworzyć. To samo było w maju. W maju, kiedy w zasadzie w pierwszym momencie możliwym, 6 maja otworzyliśmy się, to nie był błąd. Po pierwsze, dlatego, że publiczność zaczęła wracać i w zasadzie w okresie letnim w niektórych naszych oddziałach, niektóre tygodnie w zasadzie dobijaliśmy nawet do przedpandemicznego poziomu. Łącznie oczywiście to było znacznie mniej. Było wycieczek grupowych, nie było edukacji, ale jednak nawet ta indywidualna publiczność szybko wróciła do muzeum. A po drugie, że mimo otwarcia wówczas w naszym muzeum, ale nie tylko w naszym, nie doszło do żadnych trudnych sytuacji związanych z zakażeniem. Także bardzo się cieszymy, że publiczność wraca, korzysta, często zwróci się do zobaczyć, że oni w tej chwili kolejne osoby chodzą. Witam wszystkich Państwa, czyli mediów poznańskich, wielkopolskich, Polski, ale także zaprosiliśmy oprócz Państwa dziennikarzy, naszych gości, partnerów, z którymi w tym okresie pandemicznym dyrektor świetny projekt z inicjatywy Urzędu Wojewódzkiego we współpracy z naszym Muzeum Muzeum Niepodległości i Studenckim Centrum Superprofesorową Sieciowym związany z przygotowaniem aplikacji o udziale wojsk w Polskiej wojnie 20 roku. Jest z nami pan prezes grupy MTP, pan Tomasz Kopierski, ze współpracownikami, współpracowniczkami. No, wielki partner nowych technologii naszego muzeum. Bardzo dziękujemy, bo naprawdę o tym zresztą powiemy. Może nie będę teraz, nie będę tutaj w tej chwili o tym robił przedwczesnego wprowadzenia. Z nami także pan prezes poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, charakterystycznej masce, pana Mazurka, który nie chciał przedstawiać, ale rzeczywiście jest z nami również partner w naszych przedsięwzięciach, także w przedsięwzięciach filmowych, prawda, Tarapaty 2. I pan Marcin Kostaszuk, wicedyrektor Departamentu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, no naszego miasta, dla którego też realizujemy naszą misję. I także z nami jest pan Mateusz Kowalski z firmy Artmas. Proszę bardzo. Też jeszcze do obecności pana Mateusza Kowalskiego nawiążę. Proszę Państwa, musicie wybaczyć, to nie będzie bardzo sprawna konferencja prasowa, dlatego że się nas zbierało. Postaramy się, żeby poszczególne elementy poszły sprawnie, ale to nie jest jednotematyczna konferencja. Zatem zaczniemy od nowy czas króla. One są realne, nie takie jak w owej kultowej baśni. Proszę Państwa, chcielibyśmy przez ostatnie tygodnie, od jesieni minionego roku pracowaliśmy intensywnie nad identyfikacją wizualną naszego muzeum. Dzisiaj mamy Państwu okazję, szansę
po raz pierwszy zaprezentować ją. No dzisiaj zaczniemy się nią posługiwać. Otóż ta identyfikacja nie jest tylko formą, nie tylko kostiumem, ale ona zasada się zbiegłością z aktualizowanej nowej strategii naszego muzeum. Rzeczywiście ogromnym zaangażowaniem pracowników, proszę tego brać, że kiedy robiliśmy diagnozę przed strategią, to w formie dosyć, jak wiadomo, wysyłanie odpowiadanie na ankiety było uciążliwe. W naszym przypadku 52% pracowników, czyli 200 ponad 20 pracowników różnych szczebli zdecydowało się odpowiedzieć na ankietę, których wcześniej nigdy nie wykonywali. Którzy mogli się zastanawiać, komu to służy i co będzie z tego dalej wynikało. Odważyli się, zdiagnozowaliśmy muzeum, przygotowaliśmy taką nocową partycypacyjną strategię i zdefiniowaliśmy wartości. I właśnie te wartości, na które stawiamy wspólnie, to nie jest po wartości dyrektora absolutnie. Muzeum ma ponad 100 lat, dyrektor tutaj jest ponad rok w tym muzeum. Jest absolutnie, jest instytucja trwania i budowana przez wielu ludzi, przez wiele generacji. Te wartości, które wybraliśmy, to kompetencje i zaangażowanie, to kreatywność, innowacyjne myślenie, to otwarte budowanie relacji, uczciwość, odpowiedzialność i bardzo dla nas ważna sprawa, praca zespołowa. Zdefiniowaliśmy także naszą misję i wizję. I bardzo proszę, chyba to będzie łatwe do zapamiętania. Otóż po wielu formułowaniach wielozdaniowych, potem zdaniu wielokrotnie złożonych, wróciliśmy to do takiego bojowego wezwania. Muzeum Narodowe coś działa. Jak Państwo pewnie po krótkim zastanowieniu się zorientujecie się, to oczywiście zapraszamy do dzieł, które naprawdę obfitość, jakość jest wyjątkowa. Wiele kolekcji jest wyjątkowych i jedynych w Polsce. A jeżeli można się z kimś porównywać, to na pewno lokujemy się na podium muzealnictwa w wielu aspektach. Ale jednocześnie chodzi o to, żeby w tym wszystkim była pewna dynamika z naszej strony. To też jest i wykrzyknik, i pewna pozytywna wieloznaczność tego naszego sloganu. Ale pod tym kryje się pięć myśli, które też potrafilibyśmy rozwinąć, odnotując skrót. Zachwycamy, inspirujemy, słuchamy, otwieramy i kształtujemy. I opisaliśmy na potrzeby nas i nas odwiedzających ludzi z roku 2020. To ogromna przygoda współpracy z ludźmi w różnych zespołach, dwa z nich powstania w Rogalinie, ogromne zaangażowanie pracowników. Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy tego typu strategia była opracowana i zawsze ci z Państwa, którzy mieli okazję skutek, muszę wiedzą, że łatwiej się opracowuje drugą, trzecią wersję, ale na początku jest dużo może takiego zahamowań, obaw. U nas to szybko przerodziło się w takie entuzjastyczne zaangażowanie. I polecam Państwu wizję, nie będę jej odczytywał, ale mówimy o swojej pozycji Wielkopolsce, o swojej pozycji w Polsce, ale też są tutaj i w relacjach międzynarodowych, ale też są sformułowane nasze aspiracje, to nie chodzi nawet o osobiste aspiracje, ale kim i czym powinno być, kim powinniśmy być, czym powinno muzeum we współczesnym świecie, we współczesnych wyzwań, także tych rozwiązań, które się robi w tym naturalnym. Dalej mamy, odpowiadamy na pytanie, jak działamy, rozwijamy nasz pogląd na sztukę, ale ostatecznie proszę zwrócić uwagę, że bardzo często pojawia się ta deklaracja, że pewnej takiej pozytywnej niecierpliwości, pewnej pozytywnej emocji, że z pasją aranżujemy spotkania z kulturą, ale działamy odpowiedzialnie. Tutaj Muzeum Narodowe nie można tylko ulegać emocji, trzeba oczywiście zachować dużo odpowiedzialności i to, co ludzie, co się często muzealnikom zarzuca, że oni wszystko dobrze wiedzą, my tak z tym słowem słuchamy. I to jest najważniejsze sformułowania naszej strategii, a teraz mam chciałbym Państwu zaprezentować nasze nowe logo. Muzeum miało logo pierwsze swoje opracowane w latach 50. Ono trzykrotnie było korygowane. Z
zawsze inspiracją była fasada, nasza główna fasada starego gmachu. Powiem szczerze, że właśnie przywoływany, grupa przywoływanego przeze mnie pana Mateusza Kowalskiego przedstawiała kawę. Była naprawdę zażarta, tutaj pan o to zwierzę, ja akurat zmiany. Jakieś inne preferencje, ale rzeczywiście w wyniku bardzo rzetelnej dyskusji, bardzo dobrych argumentów, to oznaczało, że wielu z nas nie było to obojętne, nie ma knegle, bo ani tam jakoś tam będzie. Nie mogą Państwo zaprezentować takie logo. Proszę Państwa, otóż trochę możemy je rozszyfrować. Po pierwsze, oczywiście jest ono w relacjach tych barwach biału czerwony. No to po razie Muzeum Narodowym, no to nawiązujemy i to są konkretnie ten czerwony w tej tonacji, w tej barwie, z tym rodzajem czerwieni, które jest odnalazła tymi barwami narodowymi, ale oczywiście jak trzeba możemy mamy też wersję czarno-białą. To, co ma, co jest szczególnie naszym symbolem, to oczywiście sygnet. Jest tutaj zastosowana odpowiednia proporcja, zasada złotego podziału. Idziemy głębiej i proszę zobaczyć, że on ma proporcje fasady. On jak wpisać jego nasz budynek, to on jego proporcje no jednak korespondują z proporcjami fasady tego muzeum. W związku z tym o tyle jest pewną może nowoczesną, może z tego domu uproszczoną, może bardziej symboliczną, ale kontynuacją tych bardziej może artystycznych i bardziej momentami słownych wcześniejszych sygnetów. Kształt, proszę zwrócić uwagę, że jak ktoś dobrze się zastanowić i odnajdzie też sygnaturę M, N, a nawet P. Jak Muzeum Narodowe Poznań. Pewną symbolikę, symbol nieskończoności. To i dotyczy instytucji drugiego stania, ale także bogactwa różnorodności naszych wzorów, które są eksponowane w tej jednak domkniętej przestrzeni. Gdyby jeszcze dalej osoby wrażliwe znajdą tam przestrzeń otwartych drzwi. To nie chodzi tylko, to chodzi również o pewne zobowiązanie wobec nas, abyśmy jednak byli jak najbardziej dostępni, zapomnijmy oczywiście odpowiedzialność, która dotyczy dużego obowiązań. Ten sygnet jest skomponowany w różnych formach z naszą nazwą, a więc w formie takiej zwykłej poziomej, bardziej kupionowi. No, oczywiście są określone odpowiednie barwy. Tutaj mój kolega, to nie jest jakąś tajemnicą, że to przez lata byłem związany z samochodem, lokalnym kolega burmistrzem miejskiego miasta, powiedział, że u nich generalnie pracowników urzędu się pracuje bardzo tak wyrozumiale i liberalnie. Jest tylko jeden wyjątek. Za jedną rzecz można wylepić z roboty. Jeżeli ktoś przygotuje pismo nie według serii. Nie wiem, czy będziemy do końca stosowali te zasady, aczkolwiek chcemy bardzo poważnie to wszystko traktować. Jesteśmy koalicją muzeum. Mamy swoje oddziały i chcemy, żeby one miały też swoją podmiotowość. Zatem oczywiście to logo również jest właśnie prac projektów korespondencji prowadzonej mailowej, na przykład przez poszczególne oddziały, czy tam autonomicznymi muzeami, to również też przewidziane. No a tak chcemy komunikować się. To są projekty, to są wzory plakatów, kalendarzy, różnych informacji, materiałów anonsujących naszą aktywność, zawsze konsekwentnie związane z naszym systemem. No a tak chcielibyśmy, aby czasem wyglądała informacja dostępna dla naszych gości, a tak, żeby wyglądały nasze panie i panowie, którzy podejmują te rzeczy. To jest oczywiście, cały system wprowadzamy stopniowo, ale właśnie przynajmniej takimi elementami, które no jednak zawierają element elegancji i w końcu Muzeum Narodowe
obowiązuje. Zresztą panie wielokrotnie mówiły, że Klaudii jako wszystkim polo, że te postrzele na to zmienić. Ale panie to zauważają, to ja musiałem się też nauczyć tego zauważać. Proszę państwa, no i rewolucja technologiczna. I tu jest teraz wielkie uchwały dla pana prezydenta Tomasza Kobielskiego i zespołu. Wybraliśmy stolicą poznańską winoterię i jednego poznańskiego partnera. Wiecie państwo, że grupa MTP w tej komunikacji od pewnego czasu bardzo intensywnie funkcjonuje, że rozpoznajemy produkty, narzędzia w przestrzeni miejskiej. Kiedy zostałem dyrektorem, wiele osób wspominało, że jednak szczególnie publiczność jest poza Poznania. Dopytuję wtedy wreszcie, gdy można kupić biletek do muzeum, jak z kolei, jak do kina, jak do teatru. Uznaliśmy, że my nie możemy powiedzieć, że to jest wasz problem, to jest także nasz problem. I dzięki temu, nie wiem czy w rekordowy sposób, nie pamiętam, że się blokowy w rekordowej czasie, ale z tam pewnością sprawnie. Chcę powiedzieć, że ta sprawność to jest jednak jedyna zasługa grupy MCC i wspaniałego zespołu, także pani Magdaleny Filster, która ten projekt u nas prowadzi. Zresztą państwo mogą ją kojarzyć z tego wcielenia. Otóż kiedy się wahała, to zaprosiłem do muzeum, bo pewnie byłaby gdzie indziej. A wiecie państwo, że przez wiele lat pracowała dla firmy Enea. Proszę państwa, no i tak wygląda. To już jest faktem. Od dnia dzisiejszego można korzystać z tej aplikacji, z tej bileterii i już na najbliższe dni zamówić bilety do każdego z naszych oddziałów. Także czy się mieszka na Wildzie, czy się mieszka w Nowym Jorku, czy się mieszka w Ustrzykach Dolnych, ma się ten sam dostęp do biletu. To nie chodzi tylko o zwykłą wygodę, ale proszę sobie zwrócić uwagę, że jeśli kupuje bilet do Rogalina, czy na przykład to na miejscu można się najczęściej spotkać z sytuacją, w której jeszcze raz obszar, tak, można kupić bilet za 4 godziny, bo wtedy będzie pana kolej. Z tego wszystkiego będziemy unikali. Panie prezesie, myślę, że to jest taki moment, w którym ja bym też wezwał, że to nie powstało, tak, żeby pan jeszcze skomentował to narzędzie, bo macie większe doświadczenie. Dla nas to jest pierwsze doświadczenie, macie większe doświadczenie. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Szanowni państwo, panie dyrektorze, dwie znane poznańskie instytucje połączyły siły, bo przecież działamy na dobra naszego regionu i działamy dla dobra Poznania. Ważne jest to, że bileteria to bilet, która jest jedną z najnowocześniejszych platform, również rozładuje podstawowe problemy w organizacji ruchu zwiedzających, czyli kolejki przy kasach, czy dotykowy system sprzedaży. Bilet otrzymany na komórkę będzie już czytany w czytnikach, nie będzie wymagał żadnej aktywacji. To zwiększy bezpieczeństwo oczywiście widzów muzeum, ale prawda jest taka, że tym, czym my różnimy się od wszystkich pozostałych bileterii, to jest to, że nie jesteśmy zwykłą kasą biletową w telefonie. Będziemy partnerem muzeum w promocji wszystkich wydarzeń. Jak wiecie państwo, dysponujemy największym w Poznaniu systemem nośników Out.com, czyli reklamy na gazetach przystankowych i na słupach i wszystkie interesujące wydarzenia, wystawy w muzeum, które będą się odbywały, będą tam pokazywane, będą tam reklamowane i mam nadzieję, że dzięki tej naszej współpracy nie tylko na tych nośnikach, ale również na wszystkich innych mediach, w postaci portali, gazet wydawanych w postaci poznańskie, ta komunikacja o wydarzeniach w Muzeum Narodowym w Poznaniu i we wszystkich innych obiektach zarządzanych przez muzeum będzie prowadzona i doprowadzi to do wzrostu zainteresowania i wielkiego sukcesu muzeum. Z tego się już dzisiaj na tą współpracę bardzo cieszę. Dziękuję bardzo. Pan Stawenie za sukces tak muzealny, bardzo elegancki, ale jednak czołg jego istnienia. Przyjeżdżam, wtedy wszyscy wiedzą, że nie ma co robić, ponieważ
pewnością musi się udać. I tam z tyłu też siedzi strony pan Jeremiasz Misiak, który był głównym koordynatorem naszej strategii, także o właśnie, może pan się pokaże, tam dziękuję panie Jeremiaszu też za pana koordynację. Choć praca była bardzo, bardzo zbiorowa, to jednak zawsze, jeżeli nie ma kogoś, kto to spina, to po prostu chce tego rozłać. No i kolejna sprawa, czy to nie było strategii, to dzieliśmy o naszej rewolucji cyfrowej w dostępie do muzeum. To oczywiście trzeba powiedzieć teraz o tym, co jest istotą. Nie tylko chcieliśmy się otworzyć, żeby wreszcie spotykać się fizycznie, ale dlatego, że mamy bardzo ambitne plany. Epidemia na mnie trochę jakby zgniotła w sensie czasowym. Natomiast musimy wyrzucać. To myślę, że państwo, że tego pożyliśmy jesienią bardzo staranną, no fantastyczną wystawę Augusta Zamoyskiego, rzeźby, która wprawdzie była przygotowywana głównie ta pierwsza edycja przez Muzeum Literatury, ale u nas zdobyłaby nową odsłonę, a w naszych przestrzeniach to nie jest, że każda trochę się odwali, ale rzeczywiście obydwa pasja, bo to głównie chodzi pasją, są przestrzenie ekspozycyjne, których w Polsce chyba można powiedzieć w muzeach nie ma. Dlatego każda wystawa, nawet jeżeli gdzieś ma swoją inną stację, to w naszych warunkach jest prezentowana w zupełnie innej przestrzeni. Ale to przed tym Augustem Zamoyskim no, trzeba było zamknąć. Jeszcze w piątek i naszej historii zamknięcie tutaj jeszcze ludzie korzystali do wieczora i po dwóch, trzech tygodniach trzeba było zamknąć, obniżono kilkaset osób ją zaledwie. Przedłużyliśmy jej jeszcze obecność tutaj, ale no niestety nie mogła dotrwać ze względu na inne zobowiązania wobec innych muzeów i wyjechała przed otwarciem. Ponownym otwarciu. Bardzo tego wiążemy z panią wystawą, ale też jest wirtualny spacer, jest są wydawnictwa z tym związane, więc można ten sposób też wynagrodzić. Ale to przed nami, proszę państwa. Już w tych przestrzeniach praktycznie przygotowujemy miejsce dla fantastycznej wystawy, o której powiem pani dyrektor do spraw naukowych, ale fantastycznej wystawy w zasadzie takiej, którą każdy powinien obejrzeć. Polska siła obrazu. Tych dość mówili tylko, że będą tu nasze obrazy i warszawskie, i toruńskie, i krakowskie, a tam tej wystawy jest Rejtan, który przyjedzie z Zamku Królewskiego, no i oczywiście wspaniałe malarstwo malczewskiego z naszych tutaj zbiorów zebranych przez rodzinę Raczyńską. Oprócz tego kolejne wystawy, o których pani dyrektor powie, także i niezwiązane z malarstwem i powstające w partnerstwie, jak chociażby z innymi zdaniem, jakby jak wystawa, o której pani dyrektor powie, Magdalena Abakanowicz, przygotowana z Uniwersytetem Artystycznym, a przecież Magdalena Abakanowicz to świeża patronka, świeżo ustanowiona patronką Uniwersytetu Artystycznego Poznania. Natomiast ja chciałbym tylko kończąc tą swoją wypowiedź, mówić, że planujemy, aby w połowie października, przez wszystkie połowy października, Poznań się stał absolutną stolicą muzealnictwa polskiego i refleksji nad polskim muzealnictwem. Otóż dokładnie 100 lat temu, w roku 1921, w tym gmachu stałym, jakby przejętym od Prusaków. Pierwszy tu po odzyskaniu, a w zasadzie jeszcze ostatecznie w czasie kształtowania się ostatecznej formy państwowości Polski, pierwszy zjazd Muzeum Artystycznych i Historycznych. I już dzisiaj mamy właściwie dopięty program merytoryczny. Będą zgadzać się przedstawiciele wszystkich muzeów rejestrowych. Będzie to zjadła około 300 osób konferencja. Zjadamy także osób, naukowców, którzy muzealnictwo podają swojej profesjonalnej naukowej refleksji. Będziemy chcieli robić spotkanie, które będzie bardzo konkretne, merytoryczne, ale też będzie wielkim takim świętem środowiska, o którym nie wszystko cokolwiek uczestniczących zapomni. Będziemy chcieli także pokazać muzea i instytucje poznańskie, nie tylko z naszej sieci Muzeum Narodowego. Będziemy chcieli także pokazać Poznań. Liczymy sobie na wielkie zaangażowanie. Można powiedzieć, że w naszym środowisku już jest bardzo taka pozytywna emocja. Są po prostu przejść do Poznania.
Dlaczego to było w Poznaniu? Ponieważ Poznań miał muzeum, nie był dotknięty skutkami frontu I wojny światowej. Tutaj były warunki organizacyjne, ekonomiczne, lokalowe, żeby taką konferencję przeprowadzić. Ja jestem przekonany, że nam się nie uda odnowić, chociaż robimy wszystko, co nastąpiło, fasady przed tym powstaniem, bo pewnie na nim wszystko się nie uda, to z całą pewnością, że cokolwiek z tych, którzy decydują o środkach finansowych, będą miały jakieś wątpliwości, to po tej konferencji na pewno będą wątpliwości, że trzeba to muzeum również w takim sensie wizerunkowym nadając stosowne elegancji, aby tego dokonać pomóc finansowi. To o planach inwestycyjnych, chyba że Państwo będą się dopytać, to zniechę się rozwoju, bo wszelkie dwoite dopuszczalne granice spotkania w państwie, ale oczywiście nie mamy i po chęci tych, którzy nie interesował, to nic dopowiedzieć. Tymczasem chciałbym oddać głos mój znakomitej przewodniczce, pani doktor Marii Gołą, czyli profesor spraw naukowych. Ona jest takim osobą wspinającą te wystawy, a często inicjują jak te wystawy. To postać wrosła i nieodłącznie związana z naszym muzeum, jak to jest do końca czas zawodowy, to się nie zmieni. Dzień dobry Państwu, bardzo miło Państwa gościć na naszej pierwszej przedmiotów konferencji, na której przedstawimy Państwu nasz program Wystawienicy, o którym myślimy i mówimy, że jest to właściwie program marzy. Bo proszę Państwa, w marcu później pokażemy trzy wystawy. Pierwszą z nich jest wystawa Polska Siła Obrazu, która swoją pierwszą odsłonę miała w Muzeum Lublin. To jest jedyny oddział francuskiego Louvru na północy Francji i tam na koniec 2019 roku w związku z obchodami stulecia niepodległości francuscy kuratorzy we współpracy z kuratorami Muzeum Narodowego w Warszawie, ale też z naszym udziałem naszych obrazów, a także tekstów, które nas przygotowywamy, tam zrealizowano wielką panoramę polskiej sztuki w drugiej połowie XIX i początku XX wieku. Panoramę poświęconą zobrazowaniu tego procesu kształtowania się tożsamości narodowej Polski. W tym dziele ogromną rolę odgrywały w XIX wieku sztuki piękne właśnie, które w drugiej połowie XIX wieku przejęły to zadanie po poetach romantycznych, oczywiście po Instytucie Słowackim przede wszystkim. Scenariusz wystawy przygotowany przez francuskich i warszawskich kuratorów został dostosowany do naszej przestrzeni przez pana Ramana Krawczyka, który będzie aranżerem, autorem już jest, bo ta aranżacja jest przygotowana, już jest zrobiony i niebawem zaczniemy rzeczywiście tę wystawę przygotowywać. Wystawa cieszyła się, muszę Państwu powiedzieć, dostępnie ogromnym w tym małym mieście, ogromnym powodzeniem. Obejrzało ją wiele dziesiątków tysięcy osób i chciałabym, żeby w Poznaniu ta frekwencja, bo zdaje się, miała dochodziła do 100 tysięcy, a przypomnę Państwu, że jest miasteczko 60 tysięcy. Więc mam nadzieję, że nasi widzowie nas nie zawiodą i porównywalną frekwencję będziemy mogli jakby świętować w Poznaniu. Mamy na to nadzieję także dlatego, że oprócz jakby atrakcyjności ideowego założenia wystawy, która jest wystawą narracyjną, jest wystawą skupioną wokół pewnych wydanych przez autorów problemów takich ideowej natury, ale też oczywiście historyczno-artystycznej, to wystawa przede wszystkim jest prezentacją najważniejszych artystów Polski, ich no często takimi, powiedzmy, podręcznikowymi, kanonicznymi dziełami. Jak pan dyrektor mówił, otwieramy ją Rejsanem, Matejski i Melancholią, bo w tych dziełach jakby skupia się z jednej strony funkcja, ogromna funkcja, ważna funkcja artystów, którzy przyjęli na siebie rolę przewodniczenia duchowego
narodowi w tym XIX wieku, a więc w wieku pragnień podległości, ale w dziele Matejskim mamy też wielką refleksję artysty nad tym, czym jest sztuka i czym jest artysta. Więc te dwa dzieła w jakiś sposób projektują to, czym ta wystawa będzie, a jak mówię, będzie zbiorem dzieł takich artystów jak Ferdynand Ruszczyk, Stanisław Piciański, właśnie wiele dzieł Malczewskiego, Józef Szałmański, Wajk, Wojciech, właściwie wszyscy najwięksi, najczęściej dzieła o klasie tak zwanej galeryjnej, czyli zdjęte ze ścian właśnie tych wielkich muzeów, o których pan dyrektor mówił, ale także właśnie w niewielkiej liczbie. I to jest też wartość tej wystawy. Dzieła Zapasu Magazynowych Muzeum Narodowego w Warszawie przede wszystkim, a więc publiczność będzie mogła też zobaczyć wiele dzieł mniej znanych. Także polską siłą obrazu otwieramy nasz program wystawienicy tutaj w Maty Górnym. Kolejną wystawą to jest wystawa Magdalena Abakanowicz artystki związana z Poznaniem. I ta wystawa cieszy nas, można powiedzieć, szczególnie także dlatego, że wpisuje się w ten program, jaki przyjęliśmy za tempo realizacji naszym muzeum. A więc program związany z prezentacją zjawisk artystycznych, artystek i artystów, których zaliczamy do kanonu polskiej sztuki współczesnej czy dawnej. I Magdalena Abakanowicz, co Państwo wiedzą, przecież nie będę musiała tutaj szeroko o tym mówić, z nawiązką, to właśnie to założenie wypełnia. Wystawa jest zbudowana ze współczesnym artystycznym poznaniem w związku z nadaniem imienia artystki właśnie w szkole, z którą Magdalena Abakanowicz była związana. Będzie to bardzo obszerna wystawa, wystawiająca około 200 dzieł reprezentujących wszystkie okresy twórczości artysty, łącznie artystki, łącznie z najsłynniejszymi latami, tak zwanymi abakanami, których będzie na wystawie około 18. Tej wystawy nie udałoby się zrealizować, gdybyśmy nie przygotowali w jej przygotowaniu z największymi kolekcjami zbierającymi jej dzieła, więc Muzeum Narodowym w Warszawie, Centrum Wykonawstwa w Łodzi, także z Fundacją imienia Magdaleny Jana Kosnowskiej, Fundacji, która została związana po śmierci artystki przez jej córkę. I wielu jest kolekcji prywatnych, między innymi Collection Concert, wiele lat artystki zostanie do nas wypożyczonych. Aranżował tę wystawę będzie pan Rafał Górczyński z Uniwersytetu Artystycznego. Kuratorką wystawy jest pani dr Anna Borowicz z naszego Muzeum Narodowego, kustosza w dziale w Galerii Sztuki Współczesnej. Natomiast oczywiście Galeria Malarstwa i Lei nie jest jedynym miejscem wystawienniczym naszego muzeum. W Muzeum Wielkopolskim Muzeum Wojskowym pokażemy wystawę Polska nad Bałtykiem w latach 20-lecia międzywojennego. To jest z kolei taka wystawa, która stosuje się również na tego jakby programu założonego przez programu merytorycznego, mianowicie wystaw, które prezentują fragmenty naszych kolekcji. Właśnie ta wystawa pokazująca plakaty związane z działaniem Polskiej Ligi Morskiej i Polskiej Ligi Kolonialnej w okresie międzywojennym opiera się głównie o zasoby działu plakatu i projektowania dla tego, jak niebawem ten dział będzie się nazywał. Głównie właśnie opiera się o wzory tej kolekcji, ale też zostanie wzbogacony o plakaty wypożyczone z Muzeum Zilanowskiego. Tu pokazujemy kolejną wystawą, na którą bardzo, bardzo czekamy. To wystawa poznańskiego fotografa Talii Jastrzego. Tu widzą Państwo daty życia tego artysty, fotografa. Artysty, który działał na przełomie XIX i XX wieku w Poznaniu. To jest postać właściwie całkowicie nieznana. Nieznana tylko coraz w publiczności, ale nieznana w ogóle w środowisku też historyków sztuki, historyków właśnie tego
specjalnego medium artystycznego. I wystawa jest, będzie jakby wydobyciem tej bardzo interesującej twórczości jakby na światło dzienne i będzie przedstawiała wiele lat pracy jej kuratorki pani Ewy Hornowskiej, która szefuje Galerii Sztuki Współczesnej, a jednocześnie jest osobą, która powołała do istnienia w ramach tej Galerii Sztuki Współczesnej dział fotografii, filmu i wideo, a więc osoby, która specjalizuje się właśnie w tym medium sztuki. I od wielu lat pani Hornowska prowadzi badania związane z działalnością tego właśnie fotografa kalligrafego. Tak więc ta wystawa będzie miała aspekt taki naukowy, pokazujący w ujęciu monograficznym twórczość i życie tego fotografa poznańskiego. A jednocześnie w książce zostanie na pewno także w sposób szeroki oświetlony ten kontekst działania tego fotografa, czyli życie artystyczne w Poznaniu końca XIX i początku XX wieku. Mamy nadzieję, że ta fotografia, że ta wystawa rzeczywiście pozwoli szczególnie poznańskiej publiczności poznać nieznaną dotąd zupełnie jakby cele życia artystycznego Poznania przez ponad 100 lat. I proszę Państwa, na koniec, na tej prezentacji chciałam zapowiedzieć wystawę Wilhelma Hammershoya zatytułowaną Światło i cisza. Z jednej strony idea wystawy została już wiele lat temu tutaj powołana przez pana profesora Wojciecha Słuchowskiego, który był osobistym admiratorem twórczości tego wybitnego, symbolistycznego malarza duńskiego, który dla sztuki i kultury Dani jest osobą, można powiedzieć, absolutnie używając takiego języka, sposobowego pierwszowidową, ale z drugiej strony tutaj, zapowiadając tę wystawę, chciałam koniecznie powiedzieć Państwu o tym, że gdyby nie zaangażowanie i niesamowita kompetencja pani Martyny Łukasiewicz, która jest kuratorką tej wystawy, jak Państwo widzą, która od wielu lat zajmuje, jakby poświęciła swoje badanie w sztuce duńskiej, czyli na to wiecznym, które jest doktorat przygotowywany właśnie we współpracy, przygotowany tutaj w Poznaniu, poświęcony jest sztuce duńskiej, to gdyby nie zaangażowanie pani Martyny Łukasiewicz, to tej wystawy po prostu by tutaj nie było. Bo chciałabym, żeby Państwo jakby też mocno sobie uświadomili, że zorganizowanie wystawy jakiegokolwiek artysty europejskiego, a takiej klasy jakby najwyższej, w polskich muzeach, bez kontekstu, na przykład w klasie jakiejś politycznej, czy jakiejś rocznicowej, międzypaństwowej, jest prawie niemożliwe. Także kuratorka tej wystawy naprawdę dokona rzeczy wielkiej, a wiemy, że dokona, bo mamy poświęcenie bardzo wielu muzeów, przede wszystkim Narodowej Galerii Duńskiej, którą współpracujemy, przy organizacji tej wystawy, Hirschsprung Collection, także w Kopenhadze i wieloma innymi muzeami, które wykorzystać będziemy dzieła Hammershoya. Artysty, który wystawiany jest od wielu już lat w najważniejszych, największych muzeach w Europie, na świecie. Ja wiem, że nazwisko Hammershoya właściwie jest w takim odbiorze powszechnym mało znane. W obiegu historyczno-artystycznym oczywiście ma swoją niekwestionowaną pozycję. Jak Państwo mogą zobaczyć na tej ilustracji, jest to właściwie jest to malarstwo, można powiedzieć, w prostym odbiorze, a jednocześnie bardzo tajemnicze i po prostu bardzo piękne. Mam nadzieję, że nasza publiczność doceni wielkość artysty, doceni tę wystawę. Wystawę, która po zakończeniu u nas, po 2 miesiącach trwania u nas, zostanie przeniesiona do Muzeum Narodowego w Krakowie, bo Muzeum Krakowskie wyraziło aspekt do tego projektu. Ale my jesteśmy oczywiście tego projektu liderem. W wystawie towarzyszyła będzie także międzynarodowa konferencja organizowana przez nas w
jeden z uniwersytetów duńskich, ale też oczywiście z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Wydziałem Nauk o Sztuce w Poznaniu, na których prezentowane będą teksty wystąpienia artystów całej Europy, zdań, ale też oczywiście Polski. Także mamy nadzieję, że wystawa Światło i Cisza, Hanem Twoja będzie po prostu wydarzeniem o randze europejskiej, nie tylko polskiej. Także to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Pani Dyrektor. Za mnie oczywiście zwykle rosło i kompetencje Pani Aleksandra Sobocińska zawsze na tę konferencję. To chciałbym bardzo jednoznacznie serdecznie podziękować ze względu na ramy czasowe i jednak wiele wątków nie mogło się dopowiedzieć wszystkim pracownikom tego muzeum. Ktoś, kto chodzi do muzeum, jest odpowiedzialność za tę osobę, czyli Pani Kasię, potem Pani, Pani Pekunowie, w jakimś sensie też strażnicy muzealni. To jest ten personel z tego kontaktu, który często decyduje o pierwszym wrażeniu jeszcze przed dziełami. Gdzieś tam zupełnie dla widza niewidoczny to jest cały ciąg Pani Dyrektor, to też on jest dyrektor, ale także inni ludzie na Ministerstwie Innego, którzy dbają o sprawę i szacują zupełnie w cieniu, ale są decydujący dla naszych działań. No i jeszcze może zupełnie w zamknięciu prowadzą benedyktyńską pracę pracownicy działu finansowego, ale proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo potrafią sobie wyobrazić, jak na tym wielkim sukcesem jest to, że ten rok chwiany, nie wiadomo kiedy nas kogo otworzy, zeszliśmy z całymi budżetami na te wielkie przedsięwzięcia. I dzisiaj tak nie opowiadamy o rzeczach, które staramy się, my już mamy te budżety. My już te pieniądze mamy, oczywiście dzięki naszemu organizatorowi Ministerstwa Kultury, ale to jest sami, ja myślę, kiedyś ktoś powiedział, że jakby nie ma sytuacji bez szał, nie ma przestrzeni bez szał, to tylko przestrzeni bez projektu. Więc zakładam, że naszemu że ma świetne projekty i to wszystko, co Państwu przedstawiliśmy, czyli naszą strategię, naszą biloterię, a przede wszystkim nasz program merytoryczny, całą pewnością potwierdza, że Muzeum Narodowego Dzieła to nie jest to słowo. Bardzo Państwu dziękuję. Pani Aleksandro, Pani wie, ale to jest to praca. Oczywiście zapytam się jakieś pytania do naszego zespołu, dyrektorskiego, bo one być może się na to mają. Ja oczywiście chciałabym obiecać, że spotkamy się tutaj za małym okładem, za miesiąc na konferencję.